Hej, witajcie w trzecim, ostatnim odcinku Piekielnej Intrygi, wyprawy naszej dzielnej drużyny do pierwszego, albo dziewiątego, zależy od której strony patrzeć, najwyższego z kręgów piekła w świecie Dungeons & Dragons w Faerunie. No i tak jak wspomniałem, będziemy kończyć, zobaczymy jak, czy uda im się wydostać z tego piekielnego krajobrazu. I jak zwykle, dla wszystkich, którzy stwierdzili, że najlepiej oglądać jest od końca, bo niektórzy tak lubią, że najlepiej zobaczyć ostatni odcinek, a potem wrócić do wszystkich. Poza oczywiście nami, czyli ekipą ze Spalmy, to mamy oczywiście gości, więc po raz ostatni chciałbym was poprosić, żebyście jeszcze raz dla tych, którzy przyszli na tą ostatnią godzinę, na ostatnią chwilę, żebyście powiedzieli, kim jesteście i co robicie. To jest ostatni raz, kiedy przedstawiacie się w życiu, więc nigdy tego nie będzie. Więc nie zmarnujcie tej okazji. Dobrze, czuję presję. Dobrze, więc ja się nazywam Kasia Czajka-Kominiarczuk, prowadzę bloga Zwierz Popkulturalny, prowadzę też kilka podcastów, m.in. mój podcast Jeszcze Słowo, a do tego piszę też książki poświęcone popkulturze. I to chyba wszystko. Cześć, ja jestem Mestosław, działam na YouTubie o tematyce polityki narkotykowej, edukacji narkotykowej, przeciwdziałaniu uzależnieniom, a także w organizacjach pozarządowych jak Polska Sieć Polityki Narkotykowej czy Polskie Towarzystwo Psychodeliczne. Znowu zaprosiliśmy ludzi, którzy robią poważne rzeczy w internecie, a my gramy, rzucamy kostkami, kurwa gówno, nie? Dobrze, ale słuchajcie, powiem o jeszcze jednej poważnej rzeczy, mianowicie mamy sponsora na całą tę serię po raz kolejny. Sponsorem jest Rebel, czyli wydawca podręczników do D&D po polsku i jak już pewnie się zdążyłyście zorientować w ciągu ostatnich dwóch odcinków, jest kod zniżkowy o treści Piekielna Intryga. To jest 15% zniżki na wszystkie podręczniki do D&D po polsku. Jak wejdziecie na spalmy.pl/rebel, to możecie tam sobie ten kod wpisać i dostać te podręczniki taniej. Jak widzicie, ja muszę to przeczytać, więc mam problem z zapamiętaniem tego, jaki ten kod był, co, do kiedy, ile. Dlatego powtarzamy to wam trzeci raz, żebyście pamiętali, ale słuchajcie, podręczniki są super. Mamy ich wiele. Jest podręcznik Zstąpienie do Avernusa, na którym oparta jest ta przygoda, którą tutaj przeżywamy, będziemy przeżywać dalej. Nie jest to wyciągnięte wprost z podręcznika, to jest tylko inspirowane tą historią, więc jeżeli spodoba wam się ten klimat... Inspiracja duchowa. Inspiracja duchowa, tak. Piekielna, można powiedzieć, demoniczna inspiracja, tutaj pentagram, jakieś wzywanie demonów, tego typu klimaty. Jeżeli to was interesuje, możecie sprawdzić ten podręcznik, ale są też inne podręczniki, jak na przykład Klątwa Strada też. Po polsku jest dostępna od pewnego czasu, którą gramy jako naszą główną serię na kanale. Jeżeli tamta historia wam się podoba i chcecie przeczytać więcej, jak to wyglądało, albo zagrać ze znajomymi, to też możecie to sprawdzić. Pamiętajcie, spalmy.pl/rebel, tak samo w opisie będą wszystkie linki do rzeczy. Dziękujemy bardzo Rebelowi za sponsorowanie tej całej miniserii i dzięki, że byliście z nami przez całą tę podróż. Kocham Rebel. I jeszcze na koniec muszę zapowiedzieć, mamy więcej sponsorów, bo sponsorujecie nas również wy, nasi widzowie, którzy subskrybujecie nasz Patronite, za co bardzo wam dziękujemy. Oczywiście po każdym odcinku są podsumowania, po tym również, w każdej sesji, ale i to jest bardzo istotne, jakiś czas po tym, kiedy to zobaczycie, pojawi się podsumowanie z autorami tego scenariusza, czyli poza mną, Radkiem i Martą. I będzie to o tyle istotne, że ze względów czasowych i tego, że nie da się przewidzieć generalnie, jak dana sesja pójdzie, ten odcinek, który zobaczycie, będzie miał zupełnie inną strukturę, którą musieliśmy z Radkiem jeszcze po raz kolejny przestawić, tak żeby pasowało, żeby nie zajęło to 50 godzin, więc zapewne Radek będzie miał wiele ciekawych historii do opowiedzenia, jak napisał tą poprzednią historię, którą uznaliśmy, że tak naprawdę mogłaby sama zająć 2 czy 3 sesje, więc no, taki miał plan, ale na pewno to się pojawi, tylko prawdopodobnie zarówno Radek, jak i Marta będą oglądali ten odcinek również z wami, więc pewnie najpierw będą chcieli zobaczyć, jak to wypadło, a potem nagramy za jakiś czas podsumowanie tego, jak wyglądały plany. No, także mając to z głowy, możemy przejść do ostatniej części Piekielnej Intrygi. Powoli zbliżacie się do obozu diabłów. Jan, idziesz na czele i kijem bardzo ładnie ustawiasz w szyku te kury, żeby szły dokładnie tam, gdzie chcesz, żeby szły. Okazuje się, że słuchają cię całkiem dobrze. Jeszcze masz trochę tego ziarna, które dostałeś, żeby w razie czego jeszcze im sypać, jakby któraś tam się zatrzymała. Więc powoli zbliżacie się do obozu diabłów. Z tyłu słyszycie już demony, które zbierają się do walki, które już są gotowe właściwie tuż za wami ruszyć. Natomiast kiedy zbliżacie się, nagle słyszycie kompletne okrzyki przerażenia z obozu przed wami. Dwa impy, które wcześniej wpuszczały was do obozu, na widok tych zbliżających się bestii,
rzucają te swoje piki, które trzymają, gdzieś się po prostu rozlatują, wlecą do środka. Słyszycie, jak krzyczą: alarm, alarm, bestie nadciągają! Ogólnie cały obóz w tym momencie, dosłownie w chwilę, jest ogarnięty zupełną wrzawą. Co z kolei daje sygnał demonom za wami, które słyszycie, jak rozpędzają się do szarży, więc prawdopodobnie za chwilę rozpęta się piekło. Czy ta brama została otwarta? Oni nie mieli bramy jako takiej, to była taka palisada zrobiona, która otaczała to miejsce. I ja w takim razie wykorzystuję swoje zdolności magiczne, żeby i swoją niewidzialną magiczną rękę, żeby w miarę w swoim zasięgu łapać te kurczaki i po prostu wrzucać je za płot w jakichś losowych miejscach i robiąc te ruchy i widzicie, że te kurczaki po prostu wzlatują, nagle wzlatują gdzieś za płot i jednocześnie w miarę na osobności nachylam się do Toma i mówię tylko tak: Tom, tu będzie niebezpiecznie, okej? Okay? Żadnych garnków, żadnych roślin, spierdalamy stąd, okej? Okay? Rozumiesz? Rozumiem. Możemy zostawić Sargona, bo on jest jakiś niebezpieczny, ale okej, okay, trzymaj się mnie, ja będę się trzymać ciebie i trzymamy się z daleka, zwłaszcza od tego typa, który ma widelec w głowie. I wrzucam kolejne kurczaki. Co jakiś czas, kiedy leci kolejny kurczak, słyszysz tylko takie: aaaa! Jakby ktoś po prostu w tym momencie zobaczył najstraszniejszą rzecz na świecie. Ewidentnie cokolwiek robicie działa. Czy mogę się rozejrzeć, bo zakładam, że w tym momencie, w którym się znajdujemy, w momencie jak szarżuje z jednej strony armia, z drugiej strony jest obozowisko, to jesteśmy mniej więcej w miejscu, po środku, w którym się zderzą. Tak, więc chcę się rozejrzeć za drogą ucieczki, tak żebyśmy, skoro już kurczaki wrzucone, tam ci, nie wiem, gdzieś tam chaos, ci atakują, to chcę zejść po prostu na bok do jakiegoś miejsca, gdzie potem ewentualnie będziemy po prostu w kierunku tego. Prawdopodobnie tego jeśli namiotu, pójdziecie wzdłuż tego strumienia kawałek na pobojowisko, które mijaliście idąc tutaj, no to zejdziecie im z drogi. Czy potem będziemy w stanie się udać tam, skąd przyszliśmy, czyli do tego obozowiska z namiotami, nie przechodząc przez armię po raz kolejny, jakby z tamtej strony? To... Ciężko wam powiedzieć, bo nie masz pojęcia, jak będzie wyglądała bitwa, kto będzie w którą stronę uciekał i kto będzie kogo gdzie gonił. Nie, no jasne, ale... to, żebyśmy już nie musieli drogą, wracać w to tak. miejsce, żeby przejść, nie? Na przykład, okej. Okay. Dobra, to wskazuję towarzyszom, żebyśmy poszli w tamtą stronę, żebyśmy nie stali na drodze armii, która nadchodzi. No to się wszyscy chyba usuniemy. Cudowny tak, pomysł. Tak, zdecydowanie. Więc szybkim ruchem idziecie w stronę tego pobojowiska, w stronę całej masy trupów, którą mijaliście wcześniej. I dosłownie chwilę po tym, kiedy usuwacie się z drogi, widzicie tą hordę, to już za wiele powiedziane, bo tak dużo ich znowu nie zostało, ale całkiem sporą grupę rozpędzonych demonów, głównie tych takich z roztopionymi ciałami. Na czele biegnie ten gość, wymachując swoją ręką, która w tym momencie wygląda, jakby sama była takim kręcącym się korbaczem. Wymachując nim przed sobą, leci w stronę tego obozu. Dosłownie chwilę później z obozu diabłów zaczynają dochodzić okrzyki. Walka to za wiele powiedziane, raczej okrzyki rzezi. Wydaje się, że diabły kompletnie wystraszone przez kurczaki, które zostały tam powrzucane, raczej salwują się ucieczką. Okazyjnie może niektóre z nich próbują się jakkolwiek bronić. Było ich generalnie więcej niż demonów, ale z tego co słyszycie, nie brzmi to jak wyrównana walka. Co robią kurczaki? Kurczaki mają na to kompletnie wywalone i po prostu sobie tam, gdzie były się, chyba że Jan je gdzieś zaganiał, ale zakładam, że Jan się usuwał z drogi jak najszybciej. Nie. Więc kurczaki po prostu, jeżeli szukają gdzieś tego ziarna, które gdzieś tam może jest, kompletnie nie obchodzi ich hałas, nie obchodzi ich jakiekolwiek zamieszanie. Wygląda na to, że nie, bo to takie, że się słyszało. Czy my widzimy gdzieś w bliskiej odległości tego przywódcę demonów? Nie, oni wbiegli za palisadę, więc generalnie walkę w tym momencie nie tyle widzicie, co słyszycie. Musimy wejść tam i zgarnąć widelec. Czy ktoś z was ma jakieś możliwości, żeby ewentualnie magicznie uszkodzić w jakiś sposób, albo ogłuszyć, albo uśpić tego przywódcę demonów, albo cokolwiek, to sprawi, że będziemy mogli na chwilę po prostu zgarnąć ten widelec? Słuchaj mi, to w końcu jest szansa, że tak jak pytałaś o te moje zaklęcia i tak dalej, ja potrafię usypiać ludzi, więc czasem ludzi, demonów, diabły, cokolwiek, ludzie już zasypiają w moim otoczeniu, jak się postaram. Ale to wydaje się bardzo przydatne. Jesteś naprawdę wspaniałą osobą. Słuchaj, czy wybuchają wtedy jakieś rzeczy przy okazji? Ludzie zmieniają się w doniczki czy coś? Czy wszystko jest okej? Okay? Mniej więcej. Magia niesie ze sobą konsekwencje, pamiętaj. Okej, dobra. Słuchajcie, ułożyłam plan. Zakradamy się do środka. Ty spróbujesz go uśpić tą swoją magią. Jeżeli to się uda, to ja zdobędę widelec. Jeżeli to się nie uda, to ja i tak zdobędę widelec i będziemy liczyć na to, że będziemy szybciej uciekać, niż on się zorientuje, co się stało. Mhm, dobrze. Spróbujemy. Czy jesteście w stanie się skradać? Wskazuję na Janka i na Sargona. W ograniczonym stopniu.
Tak, zdecydowanie w ograniczonym stopniu. Fantastycznie, to bardzo dobrze, przydacie się w takim razie. Okej, optymistycznie załóżmy, że uda się go uśpić, wtedy nie ma problemu. Jeżeli nie uda się go uśpić, to będzie trzeba odwrócić jakoś jego uwagę. Głośny paladyn to jest dobra rzecz do odwracania uwagi. Mogę... Co ty na to? Mogę wydać mu polecenie jedno, które będzie wykonywał. Czy to może być spierdalaj na przykład? Może być. Słuchaj, dobra, to plan jest taki. Jeżeli nie zaśnie po czarze rzuconym przez Toma, to ja w tym momencie wyrwę mu widelec z głowy. I ty wtedy każ mu uciekać. Dobrze. Zanim się zorientuje, co się stało, zanim wróci, znajdzie, gdzie ten widelec zniknął, to będziemy daleko. Ale przyjmijmy, że zaśnie. Sargon, czy ty coś potrafisz, cokolwiek? Co mogłoby nam się przydać w tej sytuacji? W jakiejkolwiek sytuacji. No cóż, no, mam pewne zdolności. Okej. Okay. To bardzo dobrze. Mam całkiem sporo przydatnych umiejętności, wbrew temu, co możesz podejrzewać. Mm-hmm. Po pierwsze, mogę cię zainspirować do twojego jakże szlachetnego, jakże głupiego czynu, bo mogę to zrobić. A druga sprawa jest też taka, że jeśli naszemu młodzienemu paladynowi nie uda się przekonać tego paskudnego demona do tego, żeby poddał się jego woli, to ja mam jeszcze taką możliwość podszepnięcia mu, żeby spróbował jeszcze raz. W związku z tym może nam się to przydać. Nie jestem kompletnie nieprzydatnym członkiem tej drużyny. Wątpię w to, szczerze mówiąc, ale spróbujmy. W takim razie czas nas goni, więc zanim tam wszyscy się pomordują, to próbujmy wejść. Kiedy rozmawialiście, już wydaje się, że zaczyna ci to przycichać trochę, więc... Coś się znajduje przed bramą, jakaś walka się toczy, czy wszyscy weszli do środka? Wszyscy weszli do środka, widzieliście może z dwa diabliki, które spieprzały przez bramę, ale generalnie tyle. Mhm. W takim razie spróbujmy się zakraść pod bramę. Mhm. Nachylić, po prostu zobaczyć do środka, jak wygląda sytuacja i wtedy zdecydujemy, czy wchodzimy dalej, czy próbujemy od bramy, czy cokolwiek. Zaglądacie do środka, widzicie leżące ciała diabłów, paru demonów, paru z nich miało na tyle, widać, odwagi, że postawiło się tym demonom. Mało tego, wygląda, że te najniższe diabły, które były nazywane, jak dobrze pamiętacie, lemurami, czyli te bez nóg, nie boją się tych kurczaków, wydaje się, że one po prostu są dosyć bezwolne, więc jako tak na nie to nie działa. Po środku obozowiska widzicie Groxa, czyli tego uskrzydlonego diabła z trójzębem, który obiecał wam wcześniej widelec, ale zakładaliście, że go wam nie da. Mhm. Przy nim są jeszcze dwa impy i dwa takie beznóżne lemury. Widzisz, że oni stoją pośrodku tego, tak się rozglądają. Potem jak trzyma trójząb i potem jak trzęsą mu się ręce, widzisz, że się boi. A boi się pasających się do oka kurczaków, które jakimś cudem przeżyły całą tą rzeźnię. One po prostu biegają sobie i wydziobują kawałki mięsa z tych diabłów, jeżeli jakieś były na tyle małe, że poodpadały. Przed nim stoi Xogluzok, otoczony w tym momencie pięcioma innymi demonami. Widzisz, że to już jest ostateczna konfrontacja. Wygląda na to, że Grox nie będzie miał szans, patrząc na to, jak bardzo boi się wszystkich dookoła biegających kurczaków. Macie wrażenie, że za chwilę rozpocznie się ostateczna walka pomiędzy dwoma liderami. W jakiej odległości od nas oni się znajdują? To nie jest jakiś duży obóz, więc powiedzmy, że są od was z 50 stóp. Czy jesteśmy w stanie się zakraść bliżej nich? Możecie na pewno spróbować. Mówię, okej, dzielimy się na dwie grupy. W jednej grupie jestem ja i Tom, a w drugiej grupie są inne osoby. My się skradamy z prawej, wy z lewej i realizujemy plan. Jeśli oni mają się zaraz ze sobą zetrzeć i bić, nie byłoby lepiej poczekać na wynik tej walki. Jeśli demon przegra, to mamy padniętego demona, jeśli demon wygra, to będzie zmęczony walką, a poza zróbmy tym nie będzie... w trakcie walki po prostu. Jak będzie popłoch. Ale połowę roboty może zrobić za nas diabeł. Możemy w ogóle nie musieć ogłuszać czy przepędzać demona, jeśli demon przegra. Z pewnością przegra, tak. Kiedy się naradzacie, widzicie, że walka się zaczęła. Demony rzuciły się na impy, a dwaj liderzy starli się po środku. Widzisz, jak te wydłużające się kończyny Xogluzoka uderzają Groxa, który stara się dźgać się swoim trójzębem, ale ewidentnie jest za bardzo przerażony. Za każdym razem, kiedy któryś z kurczaków głośniej mlaśnie, to jego ręce po prostu trzęsie. Teraz robimy to i po prostu zaczynam się skradać mniej więcej 20 stóp w tamtym kierunku, tak żeby znaleźć się na granicy 30 stóp, czyli tyle, ile moje czary działają. Dobra. Chcę zrobić bardzo szybko dwie różne rzeczy. Po pierwsze, wyczarować moją magiczną dłoń i wysłać ją do tego, żeby gdzieś tam zaczęła lewitować nad głową demona, tego, który ma widelec. Ona jest niewidzialna, więc on nie powinien jej zauważyć. I ponieważ mogę jej wydawać rozkazy za pomocą bonusowej akcji, jak już się lewituje, to chcę wydać jej rozkaz, żeby wyrwała mu ten widelec i jednocześnie w tym samym momencie albo chwilę później stworzyć iluzję widelca
wbitego dokładnie pod nogami tego diabła. Tak, żeby wyglądało, jakby to on go magicznie jakoś wyrwał, porwał, coś takiego. Co robi reszta w tym momencie? Czekacie na jego działanie? Czy ktoś chce z was coś zrobić? Oni jeszcze się tłuką, ale widzicie, że Grox coraz słabiej się broni, kolejne uderzenia coraz bardziej go dopadają, pozostałe diabliki też generalnie są z grubsza rozdzierane na waszych oczach. W takim momencie, kiedy mi się tam czai, żeby właśnie rzucać swoje iluzje, to ja zaczynam rozpakowywać mój plecak i wyciągam z niego lutnię. To jest taka przenośna lutnia i wygląda bardziej jak ukulele. I zaczynam na niej tak cichutko grać, także właściwie to gdzieś tam do siebie mamrocze, praktycznie tego praktycznie nie słychać, ale działa. I gram tak cichutko i rzucam tym samym inspirację Barda na mi, żeby jej próba się udała lepiej. Słyszę z tyłu i robię takie... Ale chcę się też dowiedzieć, jakiej jakości była ta muzyka. Czy mogę się dowiedzieć? Możesz. Sargon rzuć w takim razie na występy. Wiemy się, jak bardzo fałszuje, jak dobrze gra, jak... To będzie 15? Plus 5, więc 20. 20. No, to jest konkretna muzyka, taka, wiesz, mógłbyś usiąść, posłuchać jej i mogłabyś... To najgorsze, co kiedykolwiek słyszałam. Czy ty w ogóle widziałeś ten instrument chociaż wcześniej na oczy? Trzecie miejsce na występach mikrolutnistów. Próbuję robić dalej to, co robiłam. Ja byłem pod wrażeniem. Ja także. Dziękuję. No dobra, to w takim razie ręka zbliża się, kiedy właśnie potężne uderzenie Xogluzuka miażdży łeb Xoga i ten jest taki już... I to jest ostatnia szansa, żeby spróbować coś zrobić, więc rzucaj. I rzucam 20. Czy potrzebujesz jeszcze inspiracji do tego dorzucić? Nie. On robi... Jego widele tak wyrywa mu się z głowy i powoli odlatuje w waszą stronę. On poczuł to w ogóle? Wydaje się, że Wydaje się, że był na tyle ranny od ciosów, które otrzymał, że w tym momencie tego nie poczuł. To nie robię iluzji, jeżeli jestem w stanie jeszcze przestać. To jeszcze w takim razie chcę, żebyście wszyscy rzucili na skradanie się, to powiem jeszcze raz to. Wow. Jan 4. Jan się chowa tak za beczką, schował się, tarcza wystaje, zbroja. Ja mam 19. Wszyscy się w miarę dobrze ukryci, poza Janem, dla którego najwidoczniej sztuka kamuflażu. Pamiętaj, że skradaliśmy się w dwóch grupach, żeby nie być razem. Tak. Żeby jak jedni zostaną zauważeni, Jan dokładnie mówiąc, to tak, druga grupa jest. Jan skrada się w zbroi płytowej, czego wy od niego chcecie. Tak, gdzieś tam przycupnął, wiesz, tarcza mu wystaje, gdzieś tak za rogiem. Więc Xogluzuk odwraca się w twoją stronę i patrzy. A co tak dziwnie stoisz? Wyjdź no! Musiałem kucnąć. Wybacz. Czy on widzi naszą obecność, w sensie moją i Toma? Twoją i Toma nie, więc... Ja tak łapię widelec. Ale Sargona też nie widzi. Jeżeli Sargon chciał się chować tam gdzieś za jakimś namiotem, to Sargon spokojnie jest niewidoczny. Ja stoję przy słupku namiotu. Jan jest tak tuż koło ciebie i widzisz, jak on staje. Ale no Jan był jedynie kucnięty, schował się swoją tarczą. Więc tylko Jana widzi. Tak wstaje trochę zawstydzony. Tak. Gratuluję zwycięstwa! Czy ja mam ten widelec już? Mogę go... Tak, on powoli przyleciał, masz go. Chwytam za fraki po prostu Toma i go odciągam. Odkradamy się poza wzrokiem jak najdalej w kierunku, którym chcemy... Generalnie, Sargon, jeśli chcesz je wycofać, przyrzucie... Możesz spokojnie się oddalić tak, żeby raczej... Jeśli chcesz mnie gdzieś tam się odsunąć, to nie ma z tym żadnego problemu. Ja widzę, coś się dzieje i zdecydowanie się odsuwam. Tak widzę plecy Toma i idę w tym kierunku. Jan tak stoisz, widzisz tak po lewej, tam ci gdzieś się wycofują. Po prawej Sargon tak... tylko stoisz sam na pod... Tak. Dobrzeście wymyślili z naszymi kurczakami. Dało nam to wielkie zwycięstwo. Cieszę się, że ci pomogliśmy. Później przyjdziemy po nagrodę. Ale później. Słysząc tę rozmowę, widzicie tylko jak mi... wywraca głośno oczami, wypuszcza z siebie powietrze i chce się skupić na chwilę. I po drugiej stronie, zupełnie po drugiej stronie, za plecami tego przywódcy demonów, na tyle, na ile jestem w stanie po tym krótkim słuchaniu wywołać dźwięki takich uciekających diabłów, takich to musi być jakieś w miarę jednostajny dźwięk, więc po prostu to jest moja kolejna iluzja. Mam nadzieję, że to odwróci uwagę na tyle, że Janek po prostu się zawinie szybko. To działa wystarczająco, Xogluzuk odwraca się. Wszyscy się odwracają w tę stronę, gdzie są te dźwięki.
A Janek w tym czasie Janek w tym czasie odwraca się i po prostu... Chcesz, żebyś wrócił na atletykę w takim razie jeszcze. Będę wziął jakiś jeden. O Boże! Siedem. Jest, Janek już ma ruszyć, niestety na ziemi akurat leży... Nawet nie cały, a kawałek ciała jakiegoś z diabłów, więc potykasz się o niego, nie padasz na ziemię, ale wytratlasz prędkość. O kurczaka się potknął. W tym momencie. Ksogluzok znowu się odwraca. Hej ty, a ty dokąd? No, idę po prostu, przecież nie moja bitwa. Potknąłem się. Po tego psa. Bo to o diabła się potknąłem, prawda? Aha. Nie o demona. Dobra. Okej. Okay. Nie, o psa dosłownie. Taki szczeniak. Możesz rzucić na perswazję. To będzie dwa. To będzie znowu dwa. No idę po prostu. Okay. 21. No to idź. Ale możesz nie wracać. Bywaj w zdrowiu, wodzu. Mhm. Więc szybkim krokiem się oddalasz. I mniej więcej... Gdzieś, kiedy docierasz do wyjścia z tego obozu, zakładam, że cała reszta ekipy jest już kawałek dalej. Mhm. Widzisz ich gdzieś na horyzoncie, jak się oddalają jeszcze przed tobą. Gdzieś za sobą, za plecami słyszysz tylko... Hej! Hej, gdzie? Gdzie jest moje... Gdzie mój symbol władzy? Hej, zatrzymajcie tego gościa! No to ja spierdę. Więc ruszasz przez to pole w tym momencie. Wy generalnie już tego nie słyszeliście, bo byliście jeszcze dalej, ale tylko widzicie, jak Janek w waszą stronę po prostu pędzi co sił w nogach. Czy ktoś wybiega z obozowiska? W tym momencie nie, ale Janek jeszcze ma chwilę do was. Mam nadzieję, że on po prostu biegnie, bo ma ochotę biec, a nie dlatego, że ktoś go goni i nie sprowadzi tego kogoś na nas. Najwyżej go sprzedamy. I tak już go sprzedaliśmy. Częściowo. Ile razy możemy sprzedawać jedną osobę? Ile razy. I kiedy to mówicie, zauważacie, że właśnie z obozowiska wypada sam Ksogluzok w towarzystwie jeszcze dwóch demonów. Jest pewna odległość między nim a Janem. Bronimy go czy sprint? Słuchajcie, biegnijmy jeszcze i niech ten Janek dobiegnie do nas. Ja mam taką moc związaną z wiatrami. Puszczam czasem bardzo mocny wiatr, że może te demony bym odepchnął od nas. Tylko Janek musi być koło nas, musi być z nami. Dobra. Nie. Wiem, że brzmi to strasznie, ale w piekle to zadziała na pewno i mam nadzieję, że nie zamieni się w nic, co będzie ciężkie do niesienia i zabierzecie mnie zarazem ze sobą. To jest cudowny plan, przyjacielu. Jeżeli się oddalam jeszcze kawałek, to ja oddalam się tak, żeby się oddalać od nich, od grupy. Cóż, czyżbyś mu nie ufał? W momencie, w którym zacznie się ten cały plan realizować, Janek do nas dobiegnie, to ja chcę gdzieś się schować między trupami, między czymś, cokolwiek tam jest na tym polu bitwy, także ewentualnie, jeżeli oni po prostu zginą tutaj, to mi będzie gdzieś ukryta w... Dobra. Jan, biegniesz co sił w nogach, po prostu lecisz. W momencie, w którym mijasz tylko Toma, Tom podnosi rękę jedną do góry i w pewnym momencie taka potężna ściana wiatru przelatuje tuż za twoimi plecami, aż czujesz ten powiew, który w waszym przypadku jest tylko drobnym wietrzykiem, ale goniące was demony w jednej chwili zostają odrzucone, tak jakby ich jakby huragan po prostu w jednej chwili odrzucił je do tyłu. Jednakże poza tym jeszcze... Nie. Tom nagle znika. Staje być widoczny. Więc wyglądało to tak, że Jan przebiegł, pojawiła się taka ściana wiatru, odrzuciło te demony i w tym momencie Tom zniknął. Ja się zatrzymuję i spróbuję się rozejrzeć, w co się zmienił. Okej, okay, spodziewałam się paprotki, doniczki, kaktusa, ale żeby tak po prostu zniknął? Myślicie, że się jeszcze pojawi? Przy czym Tom, ty ich słyszysz i możesz mówić, więc jakby... Jest po prostu niewidzialny. Słuchajcie, w tej sytuacji najlepiej, żeby nas tu nie było, więc słuchajcie, zróbmy co. Tom, jeśli jesteś, zastukaj w ziemię trzy razy. Ja z ukrycia gdzieś kawałek dalej obserwuję, co te demony, czy one wstają, czy one biegną dalej, czy... Powoli się podnoszą, ale ten czar się utrzymuje, ta ściana wiatru, bo one po prostu muszą się przebić. Spierdalam. Przebić. Słuchajcie, spierdalajmy! Dobrze, nie musisz mnie przekonywać. I tak, uciekamy. Tak, zdecydowanie. I uciekamy. Mhm. Ponieważ ściana wiatru utrzymywała je na tyle, że nie ma szans, żeby was dogoniły, musząc sforsować barierę. Więc po dłuższym sprincie... Stwierdzacie, że musieliście ich zgubić. Biegnąc po drodze, nagle Tom tak się pojawił po prostu tylko koło was, ale biegł sobie cały czas. Miło was widzieć, choć ja was widziałem. Fajna sztuczka. Podoba mi się dużo bardziej niż ta z paprotką. No. No, więc macie oba widelce i w takim razie zakładam, że
chcecie powoli wrócić do Mahadiego. Tak. Ruszacie przez pole bitwy. Pamiętacie, że obozowisko Emporium Mahadiego nie było daleko. Zaledwie spacerek, patrząc na to, że już część drogi przebiegliście konkretnym sprintem. W czasie, kiedy idziemy, to ja chcę znaleźć moment, w którym... Zakładam, że idziemy w pewnej odległości od siebie. Chcę się po prostu zbliżyć do Jana. Który na pewno dyszy, bo Jan tutaj był sprinterem. Tutaj Jan, trzeba przyznać, że już... Już biegnie od dłuższego czasu. Może jakiś rekord piekielny pobił, może jakieś, wiesz... Chcę iść obok niego i plumkać delikatnie na swojej kuszelutni, na księżniczce i... Patrząc przed siebie po prostu, nie zdradzając żadnych emocji, zacząć z nim rozmawiać. Jan, słuchaj... Wiem, że kiepsko zaczęliśmy naszą znajomość. Wiem, że mi nie ufasz prawdopodobnie, ale zakładam, że znasz mnie już na tyle, że wiesz, że naprawdę bardzo chcę się wydostać z tego miejsca i bardzo mi tu nie podoba się. I jestem naprawdę żywo zainteresowana niebyciem w piekle i generalnie swoim bezpieczeństwem. Myślę, że w to możesz uwierzyć bez większego problemu. Ale mam pewien problem i myślę, że ten problem ty też zauważasz. Sargon. Diable. Czy ty słyszysz, co on mówi? Najpierw mówi, że nie ma nic wspólnego z piekłem, potem mówi, że tym razem jak tu jest, to coś tam się dzieje, sugerując wyraźnie, że nie jest tu po raz pierwszy, potem chce nagle pierwszy iść do tego obozowiska, do którego trafiamy, potem pierwszy chce iść do obozu diabłów, żeby tam z nimi porozmawiać. On chce nas sprzedać ewidentnie. On ewidentnie chce coś tutaj ugrać innego i nie mówi nam wszystkiego. Myślę, że to pozer. Nie wyczuwam od niego sił demonicznych takich wprost. Jako paladyn mam taką zdolność. Więc myślę, że po prostu stara się nam zaimponować, udając, że jest bardziej demoniczny niż naprawdę. To jest możliwe, ale jest też możliwe, że źle skończymy rozmawiając z nim, więc słuchaj. Szczerze mówiąc, znam takie osoby jak ty, ale znam też takie osoby jak ja. Wiem, że potrafię być problematyczna, ale też wiem, że takim osobom jak ty można ufać. Powiem ci szczerze, że najbardziej ci tutaj ufam z tego całego grona. Słuchaj mi, wiem, że w tej chwili kłamiesz, żeby mnie przekonać na swoją stronę, ale musimy sobie zdać sprawę z tego, że nie znam do końca twojej przeszłości. Domyślam się, że byłaś jakimś złodziejem czy czymś w tym stylu, ale nie wiem tego. Nigdy. Jesteśmy w piekle. Nic z tego nie ma znaczenia. Jesteśmy ludźmi, którzy próbują się wydostać z beznadziejnej sytuacji i musimy współpracować i trzymać się razem, żeby to osiągnąć. Jeżeli Sargon faktycznie stanie się problemem, stanę po twojej stronie. Ale jak na razie wydaje mi się po prostu nieszkodliwym pozerem. Wiesz co, pamiętasz jak byliśmy jeszcze w areszcie? I Sargon zasugerował, że być może nawet mógł mieć coś wspólnego z tym zabójstwem, a na pewno miał coś wspólnego z jakimiś niecnymi czynami wcześniej. Ewidentnie ukrywa swoje zdolności, ewidentnie ukrywa to, kim tak naprawdę jest i obawiam się, takie osoby jak on często bywają zainteresowane takimi rzeczami jak niesamowicie cenny artefakt piekielny, którego tutaj szukamy. To prawda. Wydaje mi się, że z wszystkich osób tutaj obecnych on najszybciej poddałby się jego wpływowi. Więc uważajmy po prostu. Masz rację. Dziękuję ci, że przyszłaś z tym do mnie. Dobra, to ja chcę porozmawiać z Tomem. Dobra. Podchodzę do niego, mówię, Tom, dzięki, już długi raz ratujesz nam życie w sumie w czasie tej wyprawy. Masz naprawdę super umiejętności. Ja do tego jesteś miły, to bardzo, bardzo fajnie. Ale chciałbym z Tom porozmawiać o jednej rzeczy. Widziałem, że rozmawiasz z Mi i ona nazywa cię twoim przyjacielem, bo ostatnio dla ciebie naprawdę miła. No to prawda, akurat sam byłem tym zaskoczony i wydaje się taką osobą, po której ciężko jest się spodziewać miłych rzeczy, a jednak może czasem taka jest, bo wiem, że się nie lubicie, to widać na pierwszy rzut oka, ale wiesz, ona jest zgryźliwa, ale myślę, że w głębi serca to jest dobra kobieta i chce dla nas wszystkich dobrze, prawda? No... Pamiętaj, ma 2 złote widelce teraz w kieszeniu, więc chyba jej ufamy, że nie ucieknie i w ogóle nikt nie protestował, jak ona to brała, więc... To, że mi ma 2 widelce w kieszeni, to jest właśnie najlepszy dowód, że prawdopodobnie myśli bardziej o sobie niż o nas, bo powiem szczerze, że nie znam jej dobrze. Rzeczywiście, masz rację. Może gdzieś tam pod tą całą zgryźliwością i ironią kryje się naprawdę dobra osoba, która darzy cię głęboką przyjaźnią. Zresztą jesteś człowiekiem, którego łatwo polubić. Ale na twoim miejscu bym uważała, bo Mi bardzo często rzuca takimi uwagami, które świadczą o tym, że w hierarchii potrzeb Mi ona jest na pierwszym miejscu. Pamiętasz, kiedy biliśmy się wtedy jeszcze na samym początku świątyni Bala, kiedy Mi wyszła i ewidentnie była zainteresowana tym, co się z nami stanie. Moim zdaniem, gdyby mogła przejść całą tą drogę bez nas, zrobiłaby to bez mrugnięcia okiem. Jesteśmy jej potrzebni, to jasne, ale
Ja bym na wszelki wypadek dzieliła wszystko, co mi mówi, przez dwa. Oczywiście może się okazać tak, że rzeczywiście jest twoją najlepszą nową przyjaciółką, ale uważałabym, bo wiesz, możesz zostać jeszcze bez czegoś więcej niż tylko butów. Wiesz co, może i masz rację z tym. Rzeczywiście będę troszkę bardziej jakby analizował jej poczynania, choć staram się głównie tak kierować sercem, intuicją. Nie myśleć tak, że ludzie chcą mnie skrzywdzić, ale prawda jest jedna i to trzeba podkreślić, że to mi często jest mózgiem operacji. Ona ma pomysły, ona mówi nam co robić i bez niej pewnie mogliśmy nie dać sobie tak rady, ale możesz mieć rację, że robi to tylko tak, że jesteśmy jej narzędziami i nas używa po prostu. W każdym razie uważaj. Nie mówię ci dokładnie, co masz robić, bo wiem, że ludzie, którym mówi się dokładnie, co mają robić, robią dokładnie przeciwne rzeczy, ale po prostu uważaj. Uważaj, bo możemy w którymś momencie obudzić się wszyscy w piekle, a mi radośnie będzie nam machać z po drugiej strony portalu. Dziękuję, że zwróciłaś na tą uwagę. Proszę. Więc sobie tak wesoło rozmawiając, prawda, zacieśniając więzi drużyny, docieracie do Emporium Mahadiego, które już czeka na was przed wejściem. Jak tylko widzi, że się zbliżacie, uśmiecha się szeroko. Skoro wracacie, to znaczy, że macie jeden, dwa? Twoja zastawa będzie dziś kompletna, panie. Ach, cudownie, cudownie. W takim razie, zgodnie z obietnicą, zapraszam na kolację. Mamy właśnie pyszny kapelusz Mykonida w sosie czosnkowym. Niam, uwielbiam. Więc prowadzi was do małego namiotu, które kiedy wchodzicie, natychmiast znajdujecie się w bardzo obszernej sali. Namiot nie ma szans, żeby pomieścił salę, w której się znajdujecie. Jest przy niej wiele stołów ładnie zastawionych. Mahadi prowadzi was do jednego przy bardzo eleganckich krzesłach i jakiegoś rodzaju hobgoblin z tacą, z uśmiechem na twarzy, który jest niepokojący przez to, że ma bardzo dużo zębów w każdy w inną stronę, kły i tak dalej. Ale uśmiecha się tak czy inaczej. Serwuje wam ogromne takie kapelusze grzybów, których nie jesteście w stanie zidentyfikować, i obok stawia małe dzbanuszki z sosem, po czym daje wam sztućce. Mahadi rozsiada się na takiej malutkiej, powiedzmy, że kanapie ustawionej niedaleko. No dobrze, czy mógłbym je zobaczyć? Ja mam pytanie jedno, czy Mahadi ma też jedzenie? Nie. To ja nie tykam swojego. Okej. Okay. Nie. W takim razie wyciągam z kieszeni widelec jeden i pokazuję mu. Drugi też mamy. Przypomnij, mieliśmy dostać monetę, odzyskać duszę tego tutaj i informację o tym, jak stąd wyjść. Widzę, że zaufania nie ma w was wiele. Nie dziwię się, jesteście tutaj nowi. Ech, tak zupełnie beztrosko odchodzi do talerza Sargona, wyciąga znikąd jakieś sztućce, odkraja kawałek tego mykonida, który stoi na twoim talerzu i po prostu zjada, nie mówiąc nic nonszalansko. To fantastycznie, ja natychmiast zaczynam jeść ten grzyba. Przy okazji Janek po prostu wpieprza, jak bez opamiętania, jak świnia. Jest naprawdę smaczne. Ach tak, zgadza się. Rozumiem, że jest to związane z jakimś paktem, które z was jest tym szczęśliwcem? Rozgląda się. Ja. Czy mógłbym? Wyciąga rękę po widelec. No dobrze, podaję widelec. Bierze ten widelec, w jednej chwili jak u po prostu sztukmistrza, widelec znika i zamiast tego w ręku pojawia się moneta, którą on wręcza Janowi. Ja tak wyciągam rękę po tą monetę, tylko jak on mi zabrał widelec. Nie, ale on ją daje Janowi w tym momencie, jak zabrał. Ja tak patrzę podejrzliwie na... Lubię rzeczy. Słuchaj. Mahali dodaje, któż nie lubi. Słuchaj, w takim razie skoro dałam ci widelec, a ty dałeś monetę, to teraz zamieńmy się. Teraz ty najpierw nam powiedz rzecz, a potem dostaniesz drugi widelec na to. I pokazuję mu, że mam ten widelec. Dobrze, i tak chciałbym powiedzieć więcej, ponieważ zbadałem waszą sprawę. Jest tak niesamowicie fascynująca, że za samo urozmaicenie mi dnia myślę, że coś wam się należy. Zacznijmy od sprawy naszyjnika. Człowiek, którego poszukujecie? Fardor Bres. Dokładnie ten sam. Faktycznie znalazł się w Avernusie. Co ciekawe, diablik, który go tutaj zaprowadził, bardzo marnie skończył. Widzicie, naszyjnik jest całkiem sprawnym urządzeniem do korumpowania śmiertelników. Jednakże
Diablik zapewne myślał, że skoro zdobył duszę konkretnego zabójcy, to dostanie awans. Takie dusze są wyjątkowo pożądane w Wojnie Krwi. Niestety morderca zabrał ze sobą naszyjnik do Avernusa, a w Avernusie, jakby to powiedzieć, nie pełni on tak przydatnej roli jak tam na zewnątrz. Niestety Diablik nie do końca wiedział, jak to wygląda i zamiast awansu został bardzo, bardzo porządnie zdegradowany. W każdym razie nasz towarzysz z naszyjnikiem szybko odnalazł się tutaj w ekipie wataszki niejakiego Raga Dragi. Jest to dzikołak, który rządzi pustkowiami. Niestety za bardzo obnosił się ze swoim naszyjnikiem i Raga Draga postanowił mu go odebrać, wcześniej oddzielając jego głowę od szyi, tak żeby łatwiej było owy naszyjnik ściągnąć. Więc jeśli szukacie Fardosa, obawiam się, że będzie przynajmniej w dwóch częściach jego ciało walało się gdzieś na pustkowiach, jeśli już jakieś głodne demony go nie obskubały. Przydałaby się głowa. Moglibyśmy dać we wrotach Baldura i by nas to uwolniło. Czyżby? W każdym razie, jeśli chodzi o sam naszyjnik Magoraga Draga, i tak się składa, że macie sporo szczęścia. Jego obóz znajduje się przy wjeździe do pewnego kanionu, w którym, z tego co wiem, okazyjnie pojawia się pewne przejście, które mogło zaprowadzić by was gdzieś do waszego świata. Niestety nie mam dokładnie pewności gdzie. Jest ono niestabilne i pojawia się rzadko, ale moi ludzie donoszą mi, że niedawno było widziane, więc jeśli macie trochę szczęścia, to ciągle może się tam znajdować. Problem polega na tym, że znajduje się w pewnej odległości od obozu Raga Dragi i jeśli spróbujecie pokonać tą drogę pieszo, prawdopodobnie zostaniecie zagonieni, złapani albo zabici przez strażników, których rozstawił w kanionie. Masz pewnie jakieś rady albo propozycje? Oczywiście, że mam! Wyciąga rękę. Podrzucam tak ten widelec, łapię. Aha. No to trzymaj, już tak powiedziałeś, sporo. Wydaje mi się, że najprościej byłoby gwiznąć jeden z pojazdów, z maszyn bojowych Raga Dragi i przejechać nim kanion. Prawdopodobnie ekipa w obozie zorientowałaby się prędzej czy później, że go ukradliście, ale przynajmniej nie zdążyliby poinformować znajdujących się zwiadowców, którzy pilnują owego kanionu. Ci po prostu przepuściliby was jak swojego. Musielibyście liczyć, że dojedziecie do owego portalu zanim zostaniecie złapani przez wataszkę, bo wtedy wasze życie nie wyglądałoby najlepiej. Mm-hmm. Tak się składa, że mogę nawet zrobić coś więcej, ponieważ pewnie nie wiecie nic o maszynerii Avernusa. Ponieważ zdobyłem tu, co chciałem, mogę ruszyć w dalszą drogę, a więc jeżeli chcecie, możecie zabrać się z nami. Przy okazji powiem jednemu z moich mechaników, żeby powiedział was mniej więcej, jak się tym operuje. Nie musicie przecież jechać nie wiadomo gdzie, wystarczy, że przejedziecie prostą drogą przez kanion. Brzmi dobrze. W sumie jak plan. Czyli co, najpierw musimy niestety zdobyć naszyjnik, który zakładam znajduje się teraz na szyi Raga Dragi niejakiego, tak? Z tym wam niestety nie pomogę. Mogę was w najlepszym wypadku przywieźć w okolice jego obozu. Ponieważ handlujemy z nim czasem, myślę, że dostanie się do samego obozu nie będzie wtedy problemem. Jak zdobędziecie naszyjnik i pojazd, zostawiam w waszych kompetentnych rękach. Kompetentnych. No, to mamy plan. To brzmi jak plan. Czy ktoś ma jakiś lepszy? Powiedzcie mi w takim razie, i tak zwracam się do was, obracam. Jak wy w ogóle się macie do tego pomysłu odzyskania naszyjnika? Czy nie uważacie, że to jest tak, że w sumie możemy nie odzyskiwać naszyjnika i się zawinąć stąd? Bo ja uważam, że powinniśmy odzyskać naszyjnik, bo to ważne, ale... Jeżeli go zostawimy, to prawdopodobnie prędzej czy później wróci na powierzchnię i dalej będzie wyrządzać krzywdy. Więc powinniśmy go odzyskać i zamknąć w bezpiecznym pojemniku. Też tak uważam, ale najpierw wasze zdanie. Czy ten naszyjnik nie jest tak naprawdę kluczowy do tego, żebyśmy zakończyli wszystkie nasze problemy na powierzchni? Mając naszyjnik, mając historię, jak on wpływa na ludzi, możemy ustalić w końcu, dlaczego zginął Patriarch i jego kochanka. I pamiętacie te takie nieprzyjemności, które czekają nas w Baldur's Gate? Jakby wydaje mi się, że to jest klucz do rozwiązania wszystkich naszych problemów na górze. Problem w tym, że we wrotach Baldura wyraźnie nam powiedziano, że mamy przynieść właściwego sprawcę, więc przydałaby się głowa Fardora. Myślisz, że ją tam gdzieś trzymają? Mam nadzieję, bo
Jeżeli byśmy mieli głowę, moglibyśmy jak gdyby spełnić wszystkie warunki, przynieść zarówno sprawcę, nie było powiedziane, że musi być żywy, jak i naszyjnik. Raga Draga nie ma w zwyczaju nabijać głowy swoich przeciwników na pale. Niestety musiałbyś wiedzieć, jak dokładnie wygląda owa głowa, aby odróżnić się od pozostałych. Domyślam się, że nie ma wielu ludzkich głów nabitych na pale, prawda? Jeżeli nie, najwyżej możesz zawsze zdobyć wszystkie ludzkie, które się tam znajdują, skoro nie masz problemu z noszeniem kilku głów. Trochę śmierdzą. Jan, wiesz co, wydaje mi się, że tak naprawdę znalezienie faktycznego zabójcy jest tu mało istotne. Myślę, że tak naprawdę chodziło od początku o naszyjnik i myślę, że będą tego naszyjnika szukać również poza Baldur's Gate, więc jeżeli go nie odzyskamy, to będziemy mieli ogon. Naszyjnik jest absolutnie konieczny. Jego musimy zdobyć. Natomiast dobrze by było się przynajmniej rozejrzeć. Boję się, że nasz dobroczyńca, który nas uwolnił z więzienia, mógłby chcieć nas oszukać. I bez tej głowy nie pozwolić nam wyjść na wolność. Ja się obawiam, że jeśli on chce nas oszukać, to żadna głowa nam nie pomoże. A ty, Tom, co sądzisz? Bo tak siedzisz i milczysz, czyżbyś miał jakiś własny plan? Nie, ja właśnie milczę, bo jestem tak zdruzgotany tą całą sytuacją i tym, co się wydarzyło, że powiem wam, że ja to już tak średnio pamiętam, kto co od nas chciał tam na górze. To było tak dawno temu, tak dużo czasu minęło, tak dużo się wydarzyło, że nie ufam nikomu, co nam na górze ktokolwiek powiedział. Po co im ten naszyjnik, po co to zabójstwo, jak kompletnie już nic nie rozumiem. Słuchaj, to od początku nie miało żadnego sensu, więc nie kłopocz się. Ale słuchajcie, przynajmniej będziemy mieli bezcenny artefakt? To zawsze lepiej mieć bezcenny artefakt, niż go nie mieć. To ma sens. Ja w tym momencie tak zerkam na Jana i tak robię, pokazuję Sargona i tak... Po co tej drużynie wrogowie? Tak więc po bardzo sytym obiedzie, który wreszcie smakował jak obiad, a nie jak kawał popiołu w gębie, widzicie, jak szybko i sprawnie całe Emporium jest składane i ładowane na 5 ogromnych maszyn piekielnych, które natychmiast wyruszają. Podczas podróży jeden z mechaników, który również jest hobgoblinem, pokazuje wam jedną z tych maszyn w czasie, kiedy ona się rusza. Kierowanie nią nie wydaje się trudne. Jedna osoba siedzi po prostu na miejscu kierowcy, dba o to, żeby utrzymać odpowiednią prędkość i skręcać. Dodatkowo każda z takich maszyn jest wzbogacona w specjalny piec, który może dodatkowo, że tak powiem, żywić się duszami. Mechanik tłumaczy wam, że jeżeli do pieca zostanie dostarczona jakaś dusza lub specjalny, bardzo trudny do zdobycia szlam demoniczny, maszyna potrafi znacznie, znacznie przyspieszyć. Nie może wtedy zagwarantować nad stabilnością całej struktury. Mi wydaje się kompletnie niezainteresowana tematem, bawi się jakimiś rzeczami, ale bardzo uważnie słucha, tylko tak, żeby sprawiać wrażenie, że nie słucha niczego. Niektóre z tych pojazdów mają oczywiście stanowiska obronne, ale nie możecie mieć pewności, co uda wam się zdobyć. Ja w takim razie gdzieś w trakcie tej podróży chcę zagadać do Mahadiego, gdzieś na osobności, po prostu powiedzieć mu, że skoro już przynieśliśmy te widelce i mamy cały ten układ, to czy przypadkiem nie znalazłyby się tutaj buty w rozmiarze i pokazuje rozmiar Toma, czy wśród tych wszystkich skarbów rzeczy. Nie miałby jakichś starych butów po prostu, bo on się tu zabije z tymi butami. Dwa widelce przynieśliśmy. Mieliśmy jeden, mamy dwa. Na pewno ma tutaj gdzieś jakieś towary tego typu. Spełnia życzenia, więc... Za widelce miał być portal, ale daliście mi też całkiem dobrą historię. Poza tym chętnie dowiem się, jak pójdzie wam z Raga Dragą. To rzuć na perswazę jeszcze. Są 20. Był to taki jeden podróżnik. Poczekaj chwilę. On po chwili przynosi. Wydaje się, że to jest coś, co pewnie szło do śmieci, tylko zapomniał o tym generalnie. Mhm. Takie naprawdę stare i zniszczone. I że Mahadi nie jest gościem, który oddałby cokolwiek za darmo, nawet choćby nie wiem co, więc to jest po prostu coś, co szło do śmieci. Dzięki, słońce. Wydają się dobre. Biorę te buty, wysypuję najpierw, czy w środku nie ma jakichś resztek stóp tego poprzedniego człowieka, więc nie, wysypuję. Nie, jeszcze to resztki stóp, coś jest. Wysypuję mniej więcej, po czym znajduję towarzyszy, nie wiem gdzie się znajdujecie, jeżeli przyjdziecie. Zakładam, wszyscy jesteście dalej w tym, gdzie uczycie się pilnie, jak obsługiwać tą maszynę. Nie, więc ja po prostu podchodzę, bez słowa podaję Tomowi buty i tak puszczam obok ciebie, one spadają obok ciebie. Proszę. Ojej. Mi dziękuję. Skąd ty w ogóle to masz? Patruję się w ciebie przez chwilę i mówię, nie pytaj. Mam swoje sposoby. Okej, to wielkie dzięki, bo wiesz, jak jestem na zewnątrz, w lesie czy coś, to super chodzić boso, ale to piekło to mnie dobija. Ja czuję tą energię piekła przez stopy, mam tak pociachane. To trochę to śmieciowe buty, ale przydadzą się, no. Innych nie było niestety w okolicy akurat. No trochę dziurawe.
Jesteś cudowna mimo wszystko, no. Wiem. Mimo wszystko? Co? Mimo całego świata, na całym świecie jesteś najbardziej cudowna. Pamiętaj, jesteś trzecią moją ulubioną osobą w tym towarzystwie, więc... Ale jedyną, która dostała od ciebie buty. To prawda. W końcu dojeżdżacie. Mahali mówi wam, że osiągnęliście cel i nie wiecie, ile to trwało. Ciężko liczy się czas, kiedy niebo się nie zmienia. Na pewno minęło parę godzin, ale... czy paręnaście? Kiedy wychylacie się z maszyny, w której podróżowaliście, widzicie obozowisko, które jest podobnie jak obozowisko diabłów było zrobione z metalowych części. Te względnie jest podobne, ale nie ma tutaj całej tej takiej dokładności odmierzania. Widzicie, jakby po prostu ktoś zbierał masy metalu i przyczepiał je gdzieś dookoła, tworząc względne półkole, które domyka się do skał, które stoją dalej. Wychylając się z miejsca, w którym stoicie, widzicie, że za samym obozowiskiem ciągnie się długa droga idąca pomiędzy tymi skałami, która musi być kanionem, o którym wspomniał Mahadi. Czy z tej perspektywy widać te maszyny, które tam tak, są zaparkowane? Tak, obóz jest ich pełny. Nie wydaje się, żeby był jakiś jeden konkretny garaż, po prostu są porozstawiane po całym tym obozie. Bez najmniejszego problemu dostajecie się do środka. Stojący strażnicy od razu poznają Mahadiego i bez najmniejszego problemu otwierają przed nim bramy, tak aby najwidoczniej prowadzić z nim handel. Jego ekipa rozstawia tutaj swoje emporium. Najwidoczniej tu też znajdzie się miejsce na biznes. Ten obóz jest tak ogromny, że te namioty Mahadiego wewnątrz jeszcze w tej palisadzie się znajdują, okej. Okay. Kiedy wchodzicie do środka, poza przytłaczającym zapachem smaru, oleju, ognia, dochodzi do was również potworny ryk. Odwracacie się w jego stronę i widzicie blisko centrum obozu ogromną istotę uwiązaną na łańcuchach. Wygląda ona, jakby wyjąć ludzki mózg, doczepić u dołu usta, może coś w rodzaju oczu i zawiesić delikatnie w powietrzu. Istota jest cała spętana łańcuchami i ryczy na każdego, kto się do niej zbliża. Kawałek dalej znajduje się sporych rozmiarów namiot. Większy niż pozostałe, co sugeruje jego ważność, patrząc jak jest postawiony również w centrum. Ale waszą uwagę przykuwa bardziej pojazd znajdujący się obok tego namiotu. Jest to machina wojenna, która trochę przypomina te, w których jechaliście od Mahadiego, ale jakimś cudem w tym piekielnym miejscu pełnym ognia, sadzy i dymu wydaje się wypolerowana na połysk. Wygląda jakby ktoś każdego dnia skądinąd zdobywał wodę i jakiekolwiek detergenty potrzebne do polerowania i tarł to tak długo, aż widział w tym nieskazitelne swoje odbicie. Widzicie, jak poruszający się po obozie głównie hobgobliny i gnole, hienowate istoty, które od czasu do czasu tylko śmieją się podobnie do hien. Widzicie, jak omijają ten pojazd. Wydaje mi się, jakby traktowały go nawet z pewną czcią za każdym razem, kiedy ich wzrok na niego pada. Raczej nie z zazdrością, to z jakimś takim uwielbieniem. Wygląda to trochę, jakby był to jakiś totem czy kaplica oddana jakiemuś bóstwu, ale jest to po prostu maszyna bojowa. Kiedy wychodzicie, Mahadi tylko jeszcze raz ostatni się uśmiecha do was. Oczywiście życzę wam powodzenia. Jeśli jeszcze kiedyś będziemy mieli okazję prowadzić interesy, to postarajcie się o jakieś monety dusz. Mi nie odpowiada, po prostu wpatruje się w tą błyszczącą maszynę z takim. Tak, jasne, nie zapomnimy, ale jeśli mamy być prawdomówni, to wolelibyśmy już nigdy więcej nie robić żadnych interesów. Ach, nie, moje słuchaj, serce to było krwawi. Super, było świetnie. Ekstra, jesteś moją ulubioną osobą tutaj. Bywaj. Trzecią, piątą. No, on się odwraca i idzie robić interesy z mieszkańcami tego obozu. Ten gość był świetny, o co ci chodzi, Sargon? Był nieuczciwy, ale w uczciwy sposób. Nie, no facet był w porządku, ale chcesz się wydostać z piekła i chyba nigdy więcej tu nie wracać, tak? Kto to mówi? Ile razy mam tłumaczyć, że nie chcę siedzieć w piekle i że to w ogóle nie jest mój dom? Jasne. Kiedy jeszcze rozmawiacie, koło was przychodzą trzy osoby, na które szybko zwracacie uwagę. Dwa hobgobliny, które otaczają z lewej i prawej dużą istotę niosącą sporej wielkości młot zarzucony na plecy, trzymającą w jednym ręku duży młot, którego głowica spoczywa na jego barkach. O pysku dzika z kłami. Widzicie również, że osoba ta na ręku, w którym trzyma młot, ma coś, co wygląda jak piękny perłowy naszyjnik, tylko używa go jako bransolety. I mija was, nie zwracając na was uwagi, ewidentnie zmierza w stronę sklepów, które się właśnie pojawiły. Czy to pasuje do opisu naszyjnika, którego szukamy? Raczej tak. Wszyscy zwrócili się na to uwagę, nie dało się tego nie zauważyć. On tak wyraźnie podnosi tą rękę ku górze, że wszyscy to widzą.
Czy te dwie istoty, które szły obok, to były... Pewno jakiego obstawa? Obstawa po prostu? Mhm. Raga draga. Spróbujmy przejść za nim kawałek. Znaczy, on wyszedł z tego dużego namiotu, widzicie, i poszedł w stronę sklepów. Czy ten błyszczący wóz wydaje się być zaparkowany pod tym namiotem, tak, czy coś takiego? Tak, absolutnie. Zakładam, że to jego wóz. Ja nie jestem wielkim fanem tego rozwiązania, ale może byśmy się tak rozdzielili? Dwie osoby poszłyby zwinąć wóz. Miej nie udawać, że nie chcesz jechać dokładnie tym wozem. Jest najładniejszy. A dwie osoby poszłyby skołować naszyjnik. W ten sposób moglibyśmy zrobić więcej rzeczy za jednym zamachem. Ale to tylko propozycja. Nie wiem. Istnieje możliwość, że będziemy się musieli wdać w bitkę. Lepiej, żebyśmy się nie rozdzielali. Mhm. Jeżeli dwie osoby ukradną wóz i co, odjedziemy tym wozem? I co wtedy? Nie, musimy zdobyć naszyjnik i musimy zdobyć piekielną machinę, żeby przyjechać przez kanion. No tak, ale jak już zdobędziemy i zaczniemy uciekać tą machiną, to dobrze byśmy już mieli naszyjnik na tym etapie, więc... No to dlatego moglibyśmy zrobić dwie rzeczy jednocześnie. Jeśli ukradniemy naszyjnik, radzę drodze, to może być nam dużo trudniej zgarnąć także jego furę. Trudno będzie to skoordynować czasowo. Dodatkowo dwie osoby kradnące naszyjnik ryzykują walkę, tak samo jak dwie osoby kradnące wóz, więc... Mhm. Myślę, że powinniśmy to zrobić razem i szybko. No dobra, jak uważacie? Dobrze by było przydybać go gdzieś na osobności i może wtedy ten czar usypiający Toma? Mhm. Ale z drugiej strony właśnie poszedł oglądać sklepy. Jeśli rzeczywiście kramy nie zajeżdżają tu zbyt często, to to może trochę potrwać. Możemy poczekać, to nie jest problem. Portal jest niestabilny, może zniknąć szybko. Szkoda, że nie ma tu tych kurczaków więcej. Nie zachowałeś żadnego gdzieś pod swoją zbroją płytową, Jan? Nie. Puściłem je na wolność, tak jak obiecałem. Dobra, chodźmy na razie za nim, zobaczmy, co on robi. Naszyjnik musimy natychmiast schować do pojemnika. Właśnie, masz ten pojemnik. Mam za pazuchą. Wyciągam spod zbroi i pokazuję. Mhm. Czy on się oddala od nas? Możemy za nim pojść kawałek, żeby zobaczyć, jeżeli co chcecie się go znaleźć, nie będziecie mieli z tym żadnego problemu. Tym bardziej, że widzicie, że kiedy on się porusza, wszyscy schodzą mu z drogi. Co powoduje, że siłą rzeczy nigdy nie jest w ciasnym tłumie. Zawsze poza tymi dwoma gośćmi wszyscy są w bezpiecznej odległości od niego. Okej, słuchajcie, wygląda na to, że podejście po prostu i zawinięcie mu tego delikatnie będzie stosunkowo trudne. Nawet z twoimi mocami i kiedy potrafisz puścić tą swoją magiczną rękę, wydaje mi się, że to może nie wyjść. Skąd wiesz, że to ręka? Nigdy jej nie widziałeś. Wiesz co, też znam tą sztuczkę i to jest ręka. Skąd wiesz, że to ręka? Wiesz rzeczy, których nie powinieneś wiedzieć, to dziwne trochę. Tak mi się tylko wydawało, nieważne. I zerkam na Jana z takim... Sargon, powiedz, bo jeszcze się nie chwaliłeś tym, jaka jest twoja profesja na powierzchni? Jestem bardem. Bardem? Tak, trzecie miejsce w krajowych zawodach w grze na minilutni. Gratulacje. W jakim kraju? To jest poufne. Te tajne zawody w grze na minilutni, moje ulubione, tak. Nie, ale nie lubię się chwalić swoją profesją każdemu, zwłaszcza, że naprawdę spotkaliśmy się w tak dziwnych okolicznościach, że nie wiedziałem, czego mogę się po was spodziewać. Jesteś bardem artystą, który ukrywa to, że jest bardem artystą, rozumiem. Nie, nie ukrywam, że jestem bardem artystą, tylko nie chwalę się temu pierwszej lepszej osobie, którą spotkam w celi. Żaden z was nie zainteresował się nawet, jak mam na imię, to nie musiałem się wam przedstawić. Chciałbym, przyjacielu, usłyszeć twoją grę u mnie w domu, w Elturgard. To znaczy, może lepiej, żebyś najpierw umalował twarz, mogliby cię paladyni zamordować, ale generalnie chciałbym kiedyś usłyszeć. Jestem absolutnie przyzwyczajony do tego, że prosi się mnie, żebym stał pod drzwiami zamku albo pod murami i grał z pewnej odległości, więc spokojnie mogę kiedyś przebyć pod twoje okno i zagrać piękną pieśń. To dobrze. Nie przeszkadza ci słońce, prawda? Kiedy tak rozmawiacie, widzicie, jak Raga Draga razem w obstawie tych dwóch gości chodzi, przegląda te stragany. Macie wrażenie, że na wszystko narzeka. Mówi, jak to wszystko jest gównianej jakości i generalnie, że nawet pół monety duszy nie wydałby na to, co widzi. Mimo tego wszyscy handlarze się do niego dalej uśmiechają od ucha do ucha. Dobrze, słuchajcie, bo ja patrzę na niego i rzeczywiście nie bardzo mu się tu podoba. Mam wrażenie, że jest w takiej sytuacji, że chciałby poznać nowych przyjaciół, a pamiętajcie, ja nie użyłem tego na was i też nic takiego, ale ja mam taki fajny, miły czar, który mi się czasem sprawdza w życiu, że mogę sprawić, że ktoś będzie moim najlepszym przyjacielem, co prawda na godzinę, ale wiecie, wykorzystuję to czasem, jak jestem samotny i chciałbym z kimś pogadać na ulicy. To się całkiem sprawdza. No i ten dzik z młotem wydaje mi się naprawdę fajną osobą do pogaduszek, tylko wolałbym użyć tego czaru na niego. Czy uważacie, że to jest dobry pomysł? No to słuchaj, interesujące, bo też potrafię robić takie rzeczy czasem, ale u mnie to trwa minuty i potem wszyscy mnie nienawidzą z jakiegoś powodu, więc...
Ja powiem szczerze Tom, że to wydaje się całkiem dobre, ale jednocześnie to, co powiedziałeś, sprawiło, że czy wszystko z tobą okej? Okay? Czujesz się bardzo często samotny? Może powinieneś się z kimś skonsultować? To było bardzo smutne, co powiedziałeś. Wiesz co, to jest bardzo długo i na pewno nie mamy na to czasu, ale naprawdę przechodzę bardzo trudny okres w życiu. Już mi chyba powiedziałem, ale ona nie była zainteresowana... Oczywiście, że byłam zainteresowana. Nawet nie zadałeś pytania o to mi, ale... Nie chciałam wywoływać smutnych wspomnień w tobie, dlatego zapytałem o te dobre wspomnienia, spokojnie. Ale to prawda, pamiętam, zostawiła cię dziewczyna, tak? Wiem, czy coś tam... Tak, wow. Jednak, słuchasz. Tak, no to w skrócie ciężko bywa, ale wiecie, to nie jest moment teraz, żeby rozdrapywać rany. To mówisz, nagle taka fieno istota podchodzi, trąca cię łokciem, go idzie dalej. Kiedy o niej rozmawiałem, jak chce się przyjrzeć temu naszyjnikowi na łokciu... Rzuć na percepcję, bo nie możesz podejść super blisko, więc musisz tak... Tak, chce się przyjrzeć, czy to nie jest jakoś zapięty, czy to jest, czy jeżeli zauważę, to czy... 12 rzucam. Nie widzisz żadnych konkretnych rzeczy. Musi coś go spinać, ale nie widzisz dokładnie w jaki sposób. Nie z tej odległości. Dobrze, jeśli Tom nawet zaprzyjaźnisz się z tym dzikołakiem, to pytanie co dalej? Powiedzmy, da ci do przymierzenia ten naszyjnik, bo taki chyba jest twój plan, tak? Żebyś zapytał go, czy możesz się mu przyjrzeć. I co wtedy? Bierzemy naszyjnik i zwiewamy? Próbujemy ogłuszyć Ragadragę? Jakby co dalej? Bo mam wrażenie, że mamy początek planu, ale nie mamy końca. Może wymyślimy to tak, że po prostu nie poproś go o naszyjnik, tylko poproś go, żeby zabrał cię swoim super samochodem na przejażdżkę i wtedy, kiedy stąd wyjedziemy, wtedy będziemy mogli spróbować zabrać mu naszyjnik. To jest bardzo dobry pomysł, ja też trochę o tym myślałem, tylko ja mam taki problem, bo jak wiecie, ja chodzę boso, choć teraz mam buty i tak dumnie pokazuję na te buty i się bardzo, bardzo z tego cieszę. Bardzo piękne. Porwane z dziurami, ale trzymają są całe. Ja nawet nie mam prawa jazdy, nawet nie wiem, jak się obsługuje te sprzęty i ja się nie znam na takich sprzętach, więc potrzebujemy kogoś, kto uwielbia takie sprzęty, będzie się nimi realnie jarał i ja będę tylko naśladował, że tak samo się jaram, żeby ten mój przyjaciel nowy czuł, że ja się jaram. Uczyli nas wszystkich przecież jazdy. Nie widziałeś, jak się jeździ? Koncentrowały cię buty, tak? Tak. Spójrz na tę rzecz. I tak obracam się i pokazuję tamten pojazd. Jest lśniące, kolorowe, wygląda na cenne. Dobrze. Kto nie lubi takich rzeczy? Po prostu dobra, powiedz, że chcesz to zobaczyć. Damy radę. Dasz radę, zainspiruj go. Ty, debilu, do ciebie mówię. Tak, ja cię mogę zainspirować. Potrzebujesz inspiracji? Mogę ci zagrać absolutnie piękną balladę. Dobrze, więc wyciągam moją mini lutnię i zaczynam na niej grać taką prostą melodię i śpiewam. Tom jest miły i wspaniały, do wszystkiego doskonały i na pewno pokonamy Ragadragę z jego pomocą. To nie była moja najlepsza ballada, ale to mi się chyba podoba. Ale... To była twoja ostatnia inspiracja przy okazji, jaką masz, okay. Ale jeszcze jest. Nie rymuje się. No, to słabe. To współczesna poezja. To ma nogi fajnie w bucikach tak podrygiwały, więc wiecie, fajnie było. Dobrze, że jest tu przynajmniej w naszym towarzystwie jedna prawdziwa Bartka. Dobra, czyli co? Ty się zaprzyjaźniasz, mówisz, że chcesz na przejażdżkę ze swoimi przyjaciółmi. Jak będziemy na przejażdżce, najlepiej bez jego ochrony, to w trakcie przejażdżki zarżniemy typa i zabierzemy mu naszyjnik, tak? Nie no, czemu zarżnąć od razu? Żeby był martwy. Lepiej by było tego uniknąć. Nie możemy go po prostu wyrzucić z wozu? Widzisz, problem polega na tym, że jeśli go wyrzucimy z wozu, to może wrócić do obozu i zacząć nas ścigać. Powiem szczerze, że nawet jeśli ukradniemy najfajniejszą furę, to ich jest więcej, a my nie wiemy, czy dotrzemy do tego portalu. Wystarczy, że go wywieziemy wystarczająco daleko, wyrzucimy go z wozu i zanim on wróci do obozu, żeby pójść po kolejną furę, to my już dawno będziemy w hen daleko. Te plany się nie wykluczają. Możemy go najpierw zabić, a potem odjechać odpowiednio daleko i wyrzucić jego zwłoki z wozu. To jest morderstwo. Tak. Sekundkę, przecież to nie jest żaden porządny człowiek. Czy ty widzisz, gdzie my jesteśmy? To jest wciąż człowiek. I w tym momencie zauważacie też ponabijane głowy na pale różnych istot, które są gdzieś tak dookoła. A właśnie, Fardor Bres. Przepraszam was na moment. Czy widzę mężczyznę? Rzuć na percepcję. O ciemnych włosach. 12. Nie widzisz dokładnie z tej odległości, powiedzmy, widzisz przynajmniej 5 głów, które gdzieś tam są, które mogłyby być Fardorem. Wśród wielu różnych gnolowych, goblińskich i diablich czaszek. Czy one są jakkolwiek łatwe do sięgnięcia, czy one są jakoś super wysoko i takie nie do zdobycia? Nie są ciężkie, więc może mi albo Sargon, skoro się chwalił swoimi umiejętnościami, byliby w stanie jego zdobyć, no to byś musiał się wspinać. Sargon, widzisz może te głowy tutaj? Coś tam widzę, a... Ta i ta. Myślę, że
któryś z nich to może być Fardor Bres. Możesz mi je złapać? A miał jakieś znaki szczególne? Właśnie nie. Wyglądał jak najbardziej przeciętny z przeciętnych ludzi, ale wiem, że miał ciemne włosy. No i że musisz wybrać jedną głowę. Słuchaj, znajdziemy łeb podobny do opisu i powiemy, że to Fardor Bres, okej? Okay? No dobra, mogę spróbować, więc próbuję sięgnąć po jedną z głów. Jedna z tych głów tak delikatnie jak podjeżdża i tak powoli, no i podjeżdża głowa, no człowiek jak człowiek, jakieś czarne włosy. Nic specjalnego, nie ma oczu, po prostu rozwalona głowa, no, znaczy... Z tego rysopisu, który dostałem jeszcze w El Turel, dostałem mniej więcej wiek, dostałem rysopis, czy mogę założyć, że to może być on? To może być on. Czy głowa jest na tyle zmasakrowana, że ktoś, kto by go znał, i tak nie byłby w stanie powiedzieć? Na ile się orientujesz, nie miał wyjątkowo bliskich przyjaciół? Jeżeli powiemy bardziej o osobach, z którymi robił interesy? No. No to wyciągam jakiś worek i wkładam to do worka i chowam, przywiązuję do pasa. Dziwne suweniry przynosimy z piekła. Może się przydać we wrotach Baldura jeszcze, zobaczycie. Dobra, słuchajcie, proponuję taki plan. Jeżeli uda nam się go namówić na przejażdżkę, on się daje już silny i duży, a skoro Jan ma jakiś problem najwyraźniej z zabijaniem, no to spróbujemy go nie zabić najpierw? Ja bym proponował, żebyśmy najpierw spróbowali z nim porozmawiać, spytać o Fardora Bres i dowiedzieć się... Zostaw Fardora Bres! Już masz głowę! Już wyciągnijmy go na tę przejażdżkę. Jak będzie na tej przejażdżce, to mój przyjaciel Tom spróbuje go namówić do pokazania naszyjnika. Kiedy pokaże mu ten naszyjnik, daje mu się chwilę pobawić, to wtedy ty rzucisz swój czar i każesz mu wysiadać po prostu. No nic, ale nie mordujemy człowieka z zaskoczenia. Tak, bo nie to, żeby on mordował jakichś ludzi i nabijał ich głowy na pale, co to nie. Może się uda go nie zamordować. Nie jestem super przywiązana do pomysłu zamordowania go. To nas by nie usprawiedliwiało. Dobra, cicho. Musimy podzielić się najpierw robotą. Skoro Tom zajmuje się zaprzyjaźnianiem się i namawianiem, żeby oddał naszyjnik, ty zajmujesz się rzucaniem czaru, żeby wyskoczył z pojazdu, to ja, jako osoba najbardziej zręczna i znająca się na zarządzaniu drobnymi przedmiotami, zajmę się szybkim schowaniem tego naszyjnika do pudełka, więc pudełko. Czy mogę ci zaufać? Oczywiście, że tak. Jesteśmy tutaj razem. Rzucam na intuicję. Czy ja mogę rzucić niepubliczny rzut? Możesz. 14 rzuciłem. Nie widzisz, żeby mi coś ukrywała. Nie. Naszyjnik oddasz natychmiast mi i zamkniemy go. Chociaż nie. Widzisz w tej chwili, że paladyn tak się zawiesił i wyłączył i tak patrzy się w powietrze i tak... I wręcza ci w tym momencie opakowanie. Wybacz, nie pomyślałem przez chwilę. Ja przez chwilę zastanawiam się, o co chodzi i skąd takie dziwne zaufanie. Chcę się zastanowić nad tym, czy coś dostrzegam, jakieś emocje dodatkowe w Jana? Okej, rzuć. Już tam 11 na intuicję. Jakby przyszła mu nagle jakaś myśl do głowy, jakaś realizacja. Zdał sobie sprawę z czegoś, o czym wcześniej nie pomyślał. Zamykam to pudełko, mówię, okej, dobra. Sargon, czy ty pamiętasz, jak się obsługiwało tą machinę? Bo ktoś tak, musi... Tak. Ty wyglądałaś na mało zainteresowaną, ale mi się wydaje, że być może mam zadatki na niezłego kierowcę. To jest jakaś rzecz, na której się znasz. Tom, ruszasz w kierunku... Raga Dragi. Ważne jest nie tylko, czy mu się uda, ale jeszcze przy okazji, czy nie zrobi wielkiego wybuchu. Tylko czy on rzucił na mądrość? Chwila, to najwyżej wytniesz. Save. Okay. To tylko powiem, że Raga Draga swój rzut obrony na mądrość wykonał -1. Więc... ale ten czar może w każdym się skończyć, jeżeli razem z nim poleci kula ognia. Rzut i... Jesteś gąską. Nie. Akurat pamiętasz to uczucie, które czułeś kiedyś, kiedy rzuciłeś jeden czar, a potem belka z dachu spadła i wbiła ci się gdzieś głęboko w ciało. Wszyscy byli pewni, że jesteś martwy, a ty po prostu wstałeś, wyciągnąłeś sobie tą belkę z siebie i odłożyłeś na bok. Generalnie to jest to, że jeżeli w ciągu najbliższej minuty Tom by zginął, to od razu by wstał. Wow! Przez jedną minutę możesz umrzeć. Ale nie dłużej, więc to ci nic nie daje. To poczucie nieśmiertelności i to, że udał mi się ten urok, powoduje, że naprawdę podchodzę szybciutko do Raga Draga. Już tu, wiesz, ci dwaj goście stoją. Gdzie się wybierasz? On tak odsuwa ich na bok, ten dzik. Patrzy. Same tutaj jakieś gówniane towary, ale wreszcie jeden człowiek, który wygląda takiego, z którym dałoby się dogadać. Chodź tu, przyjacielu.
Co cię sprowadza do mojego skromnego obozowiska? Ci goście tak patrzą na niego. Mina tych dwóch hobgoblinów, którzy stoją obok, kiedy to widzą. Kiedy ich szef, który jeszcze wczoraj pewnie wyrywał ludziom głowy i nabijał je na pale, do jakiegoś obcego typa w podartych butach się tak zachowuje, jest... Widzisz, że są totalnie skamieniali. Witaj, przyjacielu. Bardzo się cieszę, że cię widzę w ogóle, bo rzeczywiście to miejsce, chyba tak jak zwróciłeś uwagę, ci handlarze, to kompletna beznadzieja. To w ogóle jest gorsze niż odpust pod jakimś kościołem. Nie wiem, czy wiesz, co mam na myśli, ale... No, tandeta. Nie wiem, ale wydaje mi się, że to dobre porównanie. Przyjacielu, ja tam chciałbym ci jeszcze pokazać, bo tam widzisz tą grupkę tych cudownych ludzi i tego diabełka i paladyna i taką piękną kobietę, to są moi przyjaciele. Bardzo mi bliscy, chciałbym, żebyś ich poznał. Rzuć na perswazję. Wszystko, co robisz, będziesz rzucał teraz z ułatwieniem. Pamiętaj, że on jest przyjaźnie nastawiony wobec ciebie. No właśnie, wiem, chciałem innych też tutaj wbić, żeby też im ufał. O, 20, tak? Jeśli to twoi przyjaciele, to pewnie zacna z nich kompania. Prowadź! W tym momencie dwa hobgobliny, którzy stoją około niego, już są teraz... Więc widzicie, jak Tom prowadzi Raga Draga, wielkiego dzikołaka z ogromnym młotem tak w waszą stronę. Widzicie, jak Raga Draga jest bardzo uradowany. To działa jakimś cudem, niesamowite. Przyjacielu, bo jesteśmy tutaj podróżnikami takimi, trafiliśmy tutaj dość przypadkiem, ale naprawdę to, że spotkaliśmy ciebie, rozświetliło nasz dzień. Spowodowało, że nasze serca biją cieplej. Jesteś tak jakby naszą nadzieją na to, że ten dzień będzie cudowny. A wiesz, co jest najfajniejszego w tym całym obozowisku? Najlepszego, co w ogóle kiedykolwiek widzieliśmy? Widzisz, że Raga Draga myśli przez chwilę? Ten naszyjnik! To też jest cudowna rzecz. Wow, nawet nie zauważyłem, że masz tak piękną rzecz, która tak rozświetla twoją twarz, uzębienie i młot. Jak przybliża do ciebie ten naszyjnik, żebyś dobrze mu się przyjrzał. Mógłbyś coś więcej na jego temat powiedzieć? Podobał mi się jakiś drab go ze sobą nosił. Stwierdziłem, że może teraz ja go będę nosił. No i noszę. Aż to cudowna motywacja, to jest podstawowa motywacja, jaką może mieć człowiek. Podobać się i to nosisz. Ty to jesteś naprawdę dobrym człowiekiem, a od dawna to posiadasz? Jeszcze chyba nie przegnił dobrze na palu, więc chyba nie. W sensie jego głowa, bo potem ją nabiłem. Muszę powiedzieć, że całkiem nieźle mi to wyszło. No widać taka, że jesteś silnym i naprawdę prawdziwym wojownikiem. Tego nikt nie zaprzeczy. No, ci co zaprzeczali, to tam są. Pokazuje na głowy ponabijane. Przyjacielu, bo wróćmy do tej najcudowniejszej rzeczy, którą widziałem tutaj w tym obozie. Nie wiem, czy zwróciłeś na to uwagę i może wiesz, do kogo to należy, czyje to jest. Tam stoi takie piękne, srebrne auto, którego naprawdę, no aż moje serce stopniało, jak zobaczyłem. To jest najcudowniejsze. Wiesz, kto jest właścicielem tego cudownego pojazdu? No, któż by inny? No nie mów, że ty, tak? No tak wyszło. Nie, no to jest naprawdę prawda. No najlepsi ludzie mają najlepsze rzeczy. Naszyjnik, auto. Jestem pod wrażeniem tego, jak to wygląda. A powiedz proszę, czy jest szansa, żebyśmy się przejechali razem z tobą? Jeszcze raz rzuć na perswazję z ułatwieniem. Byłem moim zdaniem bardzo przekonujący. Zobaczmy. Dlaczego masz ułatwienie? Ło! Naturalna 20, brawo. 23, więc w sumie to jeszcze ładniej. Cudownie. Widzisz, że Raga Draga tak... W sumie w tych sklepach i tak nie ma nic interesującego. Takiemu zacnemu człowiekowi to, skoro już tu jesteś, głupia byłoby odmówić największej przyjemności. Ej, wy dwaj! Odwracanie te hobgobliny, które już się trochę pozbierały. Idźcie odpalać auto, jedziemy na przejażdżkę! Yeah! No, co się dzieje? Ja w tym czasie, kiedy oni rozmawiają, to chcę przyjrzeć się temu pudełku. Czy to jest to pudełko, które dostał Jan od tamtego kapłana? Zakładam, czy to że jest... tak. Okej, okay, tak? Czy wygląda tak. Jak tamto dokładnie? To jest wszystko dokładnie. Jest okay, dobra. Wszystko jest okej, okay, nie ma problemu. Sprawdzam, jak się otwiera, zamyka, żeby się upewnić, jak to działa. Dobra, wchodzicie na pokład tego pięknego pojazdu. W środku nie jest już on tak zadbany, aczkolwiek... Dalej widzicie, że ta część operacyjna, nazwijmy to, jest w jak najlepszym stanie. Więc nie musi tutaj pachnieć, bo niestety nie pachnie. Nie musi być tutaj za czysto, ale jeśli chodzi o sprawność tego wozu tam z przodu, no to wygląda jakby był codziennie pewnie sprawdzany, czy na pewno działa, czy wszystko chodzi. Obok jest piękny ten piec, o którym mówili, ten do dopalaczy z duszami, więc wszystko wygląda super. On wskazuje, jeden z tych hobgoblinów siada za sterami.
drugi siada i tak cały czas patrzy się przed siebie, jakby co się tu kurwa dzieje. Po prostu patrzy, nie jest w stanie załapać, ale wszyscy wchodzicie bez problemu, się mieści, że jest to całkiem pokaźnych rozmiarów maszyna. No, no, jedziemy, jedziemy. Zrobimy sobie tutaj małą przejażdżkę. Maszyna zaczyna coraz głośniej pracować, po czym czujecie, jak wyjeżdżacie i przez niewielkie otwory w blaszce widzicie, jak wyjeżdżacie z obozu powoli. Spodziewając się, że nastąpi wkrótce jakieś działanie, jakaś sytuacja zagrożenia, chcę się ustawić jakoś tak, żeby nie stać blisko tych hobgoblinów przede wszystkim, bo zakładam, że ten będzie przyjazny, a potem, miejmy nadzieję, wyskoczy. Chcę się uchronić od potencjalnego ataku ze strony tamtych, jeżeli zacznie się afera. Spoko. To nie jest aż tak duże, żebyś miał tutaj jakoś masę miejsca na manewry. No tak, po prostu się zasłonić Jankiem. Nie, Jan tutaj staje oczywiście pomiędzy, żeby chronić drużynę. Raga Draga generalnie opowiada o detalach swojego pojazdu. Zaczyna historię o tym, jak to udało mu się nim dogonić nawet bardzo szybko uciekającego demona na czterech nogach, który był jednym z najszybszych w Avernusie, a mimo tego jego pojazd po załadowaniu odpowiedniej ilości dusz był w stanie wytrzymać ten nacisk na silnik i złapać bestię. I takie, ha! Nic mi nie ucieknie. Chcę je zobaczyć, jak to potrafi zapierdzielać. Ten cię wyciąga. Coś to wygląda dokładnie jak żeton dusz. Wrzuca to do tego silnika. Cała maszyna podskakiwała, jakby buchał z tego fioletowy ogień. I w jednym momencie aż lecicie na ściany, kiedy cała maszyna przyspiesza. Draga Draga tylko robi ha, ha, ha. A to nawet nie jest wszystko. Kiedy to widzę, to zastanawiam się, chcę sobie przypomnieć, gdzie Jan schował żeton dusz, który dostał wcześniej. Nie wiem. Mi była obok i patrzyła dobra, na to. Dobra, to Jan możesz powiedzieć. Jest w schowku, wiesz, w sakiewce wewnątrz, pod zbroją. A więc jedziecie z bardzo dużą prędkością przez Avernus. Jeden z hobgoblinów prowadzi, drugi siedzi obok, Raga Draga sobie stoi. Podczas tej całej podróży ja cały czas bardzo, ale to bardzo uważnie go słuchałem i on też mam wrażenie, że widział, że po prostu moja uwaga jest poświęcona na niego. I nagle po prostu swoją uwagę przerzucam na ten naszyjnik i ja go pytam... Słuchaj, przyjacielu, czy mógłbyś pokazać mi ten naszyjnik? Tak ci go podstawia pod nos na ramię, na ręku. Ładny, wiem! Mógłbym go przymierzyć? Znowu musisz rzucić na perswazję, ale teraz normalnie, bez ułatwienia. Dobra. 15, tak? On tak... Patrzy, rozgląda się, w sumie nie masz za bardzo dokąd uciec. Nic się nie może stać. W sumie jesteś jego dobrym przyjacielem. Widzisz, że gmera chwilę przez tym. Zobacz, tylko szybko oddaj. Ja zerknę na Janka. Ja go łapię, trzymam go w ręku i widać, że po prostu obserwuję tak, no, z podziwem, tak, żeby on poczuł, że ja po prostu mu zazdroszczę, że on ma takie piękne, ale tak uczciwie zazdroszczę. Okej. Janek patrzy na Raga Dragę i mówi do niego spokojnie, nieagresywnie, wyskakuj. Raga Draga, zbyt spokojnie. Otwiera ten włas na górze, przez który wsiedliście. Hobgoblin tak patrzy, już zrywa się, żeby o co chodzi. Raga Draga podciąga się przez to i tylko słyszycie takie duże obieg, który się właśnie wytoczył. Ja natychmiast krzyczę do tych hobgoblinów. Na co wy czekacie? Lećcie za nim, widzicie, że coś mu się stało. My się zajmiemy maszyną. Rzuć na oszustwo. Z utrudnieniem. Co? 13. Jeden z tych hobgoblinów natychmiast zatrzymuje tą maszynę od razu, w której jesteście. A drugi tak patrzy na ciebie. Nie wie, o co chodzi, ale wyskakuje na zewnątrz. Szefie! Szefie! Wyskakuje. Tamten cały czas siedzi za kierownicą i czeka. Stamtąd słyszycie... Co jest? Ruszamy, ruszamy! Janek, łap tego typa! I wskazuje hobgoblina drugiego. I on się odwraca do was, wyciąga miecz. A stamtąd już słyszycie najwidoczniej to, że Draga Draga oberwał, spodobało, że czar przeszedł, więc natomiast zdaje sobie sprawę z tego, że cały ten czas Sargon był czarowany. Ruszaj! Ja zamykam drzwi za nimi. Znaczy włas do góry, tak? Zamykam włas za nimi i biorę naszyjnik od Toma, jeżeli mi Tom go odda. Zanim weźmiesz naszyjnik od Toma, ja chcę, żeby Tom wykonał rzut obronny na mądrość. Dobra. W sumie 23 wyszło z inspiracją Barda. Więc Tom, bez najmniejszego problemu możesz oddać mi ten naszyjnik. Ale ty go bierzesz ręką? Przykładam pudełko, zamykam, chowam. Okej, okay, ja w tym samym czasie chciałabym dźgnąć hobgoblina. Tego hobgoblina, który siedzi na miejscu kierowcy. Dobra. Czy ja mogę dźgnąć go równocześnie? Okej, możecie go razem dźgnąć. Zaskoczyliście go, więc... Dźgam go rapierem, tak. Ja go dźgam mieczem. Trafiasz. Długim. A ty masz kryta w ogóle. Ja mam kryta. Okej, okay, więc w tym momencie on jest takie cuu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 u
serce i takie chlask. Opadł.
ale maszyna stoi, a słyszycie z tyłu krzyczącego raga dragę. Ja chcę usiąść na miejscu hobgoblina i zacząć ruszać. Rzucasz trupa i dokładnie tak jak pamiętasz, w miarę siadasz i odpalasz tą maszynę, wiesz, ona zaczyna się trząść, ale jakoś mniej więcej pamiętasz, co ci mówił, więc chyba dobrze jest, więc w miarę tak zaczynasz tym kierować krzywo. Przed sobą, widzisz to tak, jakoś tam skręcasz, mniej więcej wiesz, gdzie jechać, skręcacie i jedziecie w stronę obozowiska z powrotem. Z tyłu słyszycie cały czas wrzeszczącego raga dragę. Nie! Czy w tym pojeździe znajdują się jakieś stanowiska obronne i tak dalej? Chcecie teraz rozejrzeć w środku? Czy to jest po prostu szybki wóz? Czy nie, to jest ewidentnie szybki wóz na pokaz. To raczej nie było, wiesz. Próbujmy, jedźmy. Czy ja mogę przyjechać raga draga? Jeżeli ktoś się... Nawracamy. Jak chcesz nawrotkę zrobić, to go przejechać. Ale my chyba i tak chcemy zrobić nawrotkę, bo chcemy wrócić do obozowiska. No tak, no tak, 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 tak. Więc ja łapię za kierownicę i próbuję nawrócić po najmniejszym łuku. Idzie to tak powoli, ale udaje nam się, trochę taki poślizg łapie po drodze. Trochę nam mi zarzuca, ale udaje nam się odwrócić pojazd w stronę obozowiska i widzę na tej linii przed sobą krzyczącego z młotem raga draga, tak. I hobgoblina, który koło niego stoi. No i w tym momencie zakładam, że dociskasz przyspieszenie najbardziej jak się da, więc samochód rusza w tą stronę. Widzisz jeszcze siedzenie kierowcy, jak wybałusza oczy. I teraz raga draga będzie razem z hobgoblinem obaj rzucali rzuty obronne na zręczność. Niestety rzucili całkiem wysoko, bo 16 i 21, więc przejeżdżasz i obaj skaczą na boki, więc odtaczają się przez dziury w bok. Jak widzicie, toczących się po ziemi, byli w stanie na tyle szybko zareagować, że zeskoczyli z drogi i odtoczyli się. I dalej krzyczy jeszcze, urwę wam umy! Ale Sargon, dalej dociskasz i jedziesz w stronę obozowiska. Super, Sargon, dobrze, że ich nie uderzyłeś. Przecież to auto jakby miało rysę nawet, to ludzie to zauważą. Czy te potwory tym, jedźmy tak jakby on nam jechał. No właśnie, to byłoby bardzo okrutne. Prawda, Jan? Sargon... Ja naprawdę nie chciałem zrobić nikomu krzywdy, byli po prostu na drodze, ja nie umiem dobrze skręcać. Jasne, ufamy ci. I zerkam tak na Jana z takim... Jedziecie z dużą prędkością, przed wami jest obóz. Zauważacie, że z jakiegoś powodu Emporium Mahatiego dziwnie się przestawiło, tak żeby droga do obozu była idealnie prosta, jakby gość... przynajmniej przeczuł albo słyszał mniej więcej o waszych planach, więc mniej więcej wiedział, co zrobić, żebyście nie potrącili mu namiotów. Z ogromną prędkością wbijasz się w obóz. Niestety nie prowadzisz nim za dobrze, więc natychmiast oczywiście jesteś w stanie zahaczyć o parę nieszczęśników, którzy są na drodze. Nie wszyscy są tak zręczni i zwinni, niektórzy próbują zeskakiwać. Tylko wiesz, to strząs na was. Pierwszy raz, czy przejeżdżacie przez cały obóz. W tym momencie widzisz na drodze potwora, którego wcześniej opisałem, więc jedziesz, odkręcasz, tak, przejeżdżasz tuż koło niego, słyszycie tylko jak on ryczy, trącasz kolejny namiot. Brama na kanion jest już tuż przed tobą, niestety jest zamknięta. Słuchajcie, mamy problem. Jeśli mamy stąd wyjechać w jednym kawałku, to ktoś musi coś zrobić z tą bramą? Czy ktoś ma jakąkolwiek możliwość otwarcia tej bramy, będąc w środku? Nie ma czasu, staranujmy po prostu. Przejedziemy dalej, nie będziemy się oglądać. Okej, jesteście absolutnie pewni, że to nie sprawi, że zwolnimy, stracimy dach albo co gorsza życie? Nie, masz jakiś lepszy plan? Zatrzymać się? Zapukać? Poprosić strażników o klucze? I cały czas jedziecie, jest coraz bliżej, kiedy ta brama ostatnia szansa, żeby się zatrzymać. Ja mogę rzucić czar jakiś? Tylko boję się, że ja nam wybuchnę w tym naszym pojeździe. To jest dalej ryzyko. Wystaw łeb za włas, będę cię trzymać za nogi. Dobrze, to dokładnie to się dzieje. Ja w tej sytuacji wychylam się z tego naszego czołgu. Ja trzymam Toma za nogi, żeby nie... Tom wystaje z tego czołgu z góry. Tak, i rzucam kulę kwasu. Nie musisz celować, bo trafisz w dużą bramę, także... Tak. Więc wylatuje z swoich rąk kula kwasu, zaraz opiszę, co się stanie, kiedy on doleci, ale chcę wiedzieć, co się przede wszystkim dzieje tu i teraz z Tomem. Więc tak, Tom, wyciągasz rękę, wylatuje potężna kula kwasu, która uderza w tą bramę i widzicie, jak łańcuch zaczyna topnieć, w pewnym momencie może się lekko zrywa i jest duże prawdopodobieństwo, że teraz powinna puścić przy porządnym uderzeniu. I ja w tym momencie bardzo się cieszę, co zrobiłem, chcę się podzielić tą radością, ale robię tylko... Tylko takie różowe pańki mu... Co to ma być? Nie byłyby w stanie tego rzucić na Sargona na przykład? Ja prowadzę ten samochód, jedziemy dalej! Nie musisz mówić. I kiedy to mówisz, bum, uderzacie w bramę, która wtedy się rozstawia się na boki. Słyszycie o krzyki za sobą w całym obozie, prawdopodobnie zwróciliście już uwagę. Jeżeli popatrzycie przez tylny otwór, widzicie, że niektórzy biegną panicznie, próbują wskakiwać do swoich samochodów, żeby wskoczyć za wami w pogoń. Siedzicie dalej, jedziecie tym kanionem. Wiecie, że to jest kawałek jeszcze przed wami, który musicie przejechać. Przynajmniej jest szansa, że ci przed wami nie zostali zaalarmowani, więc nie będą próbowali was zatrzymać, ale pościg definitywnie rusza za wami. Tom, to było naprawdę wspaniałe. Ocaliłeś nam wszystkim życie, inaczej byśmy się nie wybili z tego obozu. To jak tylko odpowiada, to tylko cały czas mówi, tylko takie panieczki lecą różowe z jego łysk.
Słyszycie za sobą odgłosy kolejnych pojazdów i w pewnym momencie docierają do was bardzo niepokojące odgłosy. Jedne za drugim słyszycie i przez tylne okienko widzicie rozbłyski tego samego fioletowego światła, które widzieliście wcześniej. Jak po kolei te maszyny, które za wami jadą, nagle zaczynają gwałtownie przyspieszać, jedna za drugą. Kanion nie jest na tyle szeroki, żeby więcej niż trzy obok siebie jechały, ale po kolei ewidentnie tamtejsi kierowcy posiadają monety dusz lub jakokolwiek innego rodzaju przyspieszacze, które powodują, że te maszyny zaczynają za wami jechać. Wyciskacie wszystko, co możecie, jest to szybka maszyna, więc nawet pomimo tego jesteście w stanie utrzymać pewien dystans, ale niepokojąco maszyny was ścigające zaczynają się do was przybliżać. Chcę wyjrzeć przez okno i to nie będzie duże, ale może bym chociaż trochę utrudni. Jakoś za nami, ale w miarę w bliskiej odległości przed najbliższą maszyną, tak żeby się może zatrzymała, wyczarować iluzję jakiegoś kolca, który wybija gdzieś tam z piachu po prostu, licząc na to, że może ty się przestraszy i zatrzyma. Ja staram się prowadzić ten pojazd, ale nie w linii prostej, tylko tak trochę za kosami, żeby nas nie było łatwo dopaść, że się tak wyrażę, i się na tym całym skupiam. To ja w tej sytuacji chciałbym robić rozprysk kwasu w ich stronę. Okej, to jeszcze Jan. Jan chciałby pobłogosławić wszystkich, żeby wszystkim wszystko lepiej szło, przynajmniej rzuty obronne i ataku. Mhm. Widzicie, jak Jan podnosi dłonie i wszyscy czujecie się odrobinę lepiej, jakoś pewniej. Więc w takim razie Sargon rzut na zręczność, mi rzut na oszustwo, Tom niech będzie po prostu rzut na charyzmę, bo u ciebie celowanie jakby to jest z charyzmy. Rzucam 20 na oszustwo. Rzuciliście 20, 29 i 20. Sargon, jak bliż kierownicy, bez najmniejszego problemu, wszystkie jakieś wyboje na drodze jesteś w stanie unikać. Nagle okazuje się to druga natura, a może mi miała rację i to nie jest twoje pierwsze rodeo, kto wie. Tom, co chwila wychylasz się z tego włazu, tylko wyrzucasz małe kulki kwasu, które jak tylko jakakolwiek z tych maszyn się zbliża, to od razu starasz się gdzieś tam im w stronę kierowcy obrzucić, żeby zwalniało. Mi tworzysz tą iluzję, która powoduje, że jeden z nich po prostu odkręca i uderza w ścianę, żeby nie wjechać tylko w ten twój kolec. Jedna maszyna odpadła. Idzie wam bez najmniejszego problemu, jesteście w stanie trzymać ten cały pościg na dystans i w tym momencie Sargon przez wizjer kierowcy widzisz przed sobą coś, co musi być portalem. Zielony otwór gdzieś w przestrzeni, dokładnie na środku tego kanionu, który ma mocne wyładowywanie elektryczne. Ku waszemu przerażeniu widzicie, że zaczyna się kurczyć w tym momencie, jakby właśnie teraz jego energia się kończyła. O tyle co jesteście w stanie dzięki waszym działaniom utrzymać pościg za sobą, nie możecie mieć pewności, że zdążycie dojechać do tego portalu, zanim nie zmniejszy się na tyle, że wasza maszyna nie będzie w stanie przez niego przejechać. Słuchajcie, obawiam się, że mamy tylko jedno wyjście. Ta maszyna może jechać szybciej, ale za wszystko trzeba zapłacić. Janie, wydaje mi się, że to jest ten moment, w którym potrzebujemy twojej monety duszy. Ja wiem, że jesteś do niej przywiązany, ale albo to, albo zostaniemy tu na zawsze. Mogę ją odsprzedać w zamian za pojemnik z naszyjnikiem. Okej, i rzucam ci to pudełko w takim razie. Zabieram je, wyciągam swoją monetę i wrzucam do tego pojemnika. Widzisz, jak z tego pieca bucha znowu fioletowy płomień, cała maszyna wstrząsa w ten sposób jak ostatnio, że rzuca was na ściany. To musiała być wyjątkowo potentna dusza, patrząc na to, że wydaje się, że dostajecie jeszcze większego kopa. Sargon, czujesz, jak po prostu wciska cię siła w siedzenie i w jednej chwili wasz pojazd wystrzeliwuje do przodu, uderzając prosto w sam środek tego zielonego światła. W jednej chwili rozbłysk ogarnia was kompletnie, przez chwilę kompletnie nie widzicie. Potem otwieracie oczy i zdajcie sobie sprawę, że znajdujecie się gdzieś w jakimś lesie. Wasz pojazd utkwił gdzieś pomiędzy dwoma drzewami i w tej chwili wydaje się, że dogorywa. Wyładowania, które towarzyszyły przejechaniu przez portal, kompletnie unicestwiły silnik. Na zewnątrz pogoda wydaje się być bardzo przyjemna, gdzieś ptaszki ćwierkają, słoneczko świeci. Gdzieś nieopodal słyszycie również szum rzeki. Gdziekolwiek się znajdujecie, jesteście pewni, że przynajmniej Avernus macie za sobą. Nie wiecie, co zrobicie dalej z naszyjnikiem, czy będziecie mogli użyć tego, aby się oczyścić, czy kiedykolwiek wrócicie jeszcze do Wrót Baldura, skoro pamiętacie, że przekraczanie tamtych murów na zewnątrz jest dla was bardzo niebezpieczne. Ponadto Jan w dalszym ciągu jest przypisany do Wojny Krwi. Jeżeli nie uda ci się odzyskać swojej duszy przed twoją śmiercią, być może będziesz musiał brać udział w potyczkach, które widziałeś w Avernusie, tylko na znacznie, znacznie większą skalę. Ale to oczywiście już jest inna historia.